Pierwsza połowa wydaje mi się, że bardzo dobra w naszym wykonaniu. Realizowaliśmy założenia taktyczne, które były nakreślone podczas przygotowań do tego meczu. No, druga połowa wydaje mi się, że brak koncentracji i to zadecydowało o tym, że pierwsza bramka wpadła, potem już kolejne po prostu siłą rzeczy się posypały. Chłopaki głowa na dół spuścili. No niestety tak przebieg tego spotkania się zakończył 4-0. No i wiadomo, że nie byliśmy tutaj faworytami. Trzecia liga. My jesteśmy w czwartej. Przede wszystkim bez kompleksów, starać się dostosować do gry przeciwnika. Tak, założenia były takie, żebyśmy po prostu trzymali się blisko strefy, żebyśmy przesuwali obie te strefy, co wydaje mi się w pierwszej połowie było zrealizowane w 100%. No, w drugiej połowie, tak jak już powiedziałem, brak koncentracji zadecydował o tym, że no niestety nie dotrzymaliśmy tego kroku, tempa, jakie narzuciło w drugiej połowie Jastrzębie.